Publikowane raporty dotyczące szczepień przeciwko zachorowaniom na SARS-CoV-2 wskazują, że najwięcej szczepień wykonano do tej pory w Białymstoku. Wykorzystano tam ponad 84 tysiące dawek wakcyny. Po dwie dawki preparatu podano tam ponad 26 tysiącem osób, a 34 tysiące pacjentów otrzymało pojedynczą dawkę. Ogółem można więc uznać, że w stolicy województwa szczepionka trafiła do 60 tysięcy osób. Znacznie mniej szczepień z uwagi na mniejszą populację trafiło do Suwałk. Tutaj wykorzystano 9814 dawek. Po dwie porcje wakcyny otrzymało 3506 osób. Kolejne 2802 osoby przyjęły po jednej dawce. Daje to łącznie 6308 zaszczepionych. Trzecie co do wielkości miasto w Podlaskiem, Łomża, zużyła 11999 szczepionek. To blisko 2200 więcej niż otrzymały suwałki. 4161 łom Rzymian otrzymało po dwie dawki wakcyny, a 3677 chętnych po jednej dawce. Biorąc pod uwagę populację tych trzech największych w regionie miast, 300-tysięczny Białystok zaszczepił około 20% mieszkańców. Mniejsza od Suwałk łomża zaszczepiła około 12,5% populacji, natomiast najmniej zaszczepionych jest w suwałkach. Tutaj odsetek ten wynosi zaledwie 9%.